8 sierpnia, Krzysztof Gasparski, Prokam Polska. Witam serdecznie. Widzimy się coraz rzadziej i chyba chwała, nie znudzę się może Państwu tak szybko. Aczkolwiek mam wśród oglądających, widzę także tych, którzy tą łapkę kierują w dół, więc nie wszystkim się podoba, ale mam wrażenie, że tych łapek jest regularnie tyle samo, więc mam taką prośbę do tych osób, którym się nie podobają komunikaty, żeby zadzwoniły albo napisały maila i ukierunkowały mnie, co robię źle, żeby w tym zakresie się poprawić. Dziękuję oczywiście wszystkim tym, którzy tą łapkę dadzą do góry, bo utwierdza mnie to w przekonaniu, że jednak komuś ta wiedza też się przyda. Możecie tego maila w miarę anonimowego do mnie przysłać, będzie mi łatwiej. Nie bójcie się, głowy nie urywam za to, że ktoś mi wytknie, że coś jest złego, ale czasem się zastanawiam, czy to faktycznie któryś z sadowników wykazuje niedosyt informacji, czy to może ktoś z konkurencji, czy jakoś. W każdym bądź razie te łapki, no może mnie nie smucą, ale wywołują u mnie takie zakłopotanie i zastanawiam się, czemu akurat te trzy regularne łapki mam w dół. Co na dzisiaj? Dzisiaj generalnie chciałbym tak powiedzieć o tym odżywianiu i opadaniu liści na goldenie, na wiśniach. Zacznijmy od może wiśni. Niedawno powiedziałem, że niekoniecznie może odżywiajmy tą wiśnię z uwagi na to, że przyrosty były duże, dużo liści, więc one głodne nie są, mało owoców. Patrząc teraz na to, co się zaczyna na tych drzewach dziać, to bym powiedział taką trochę modyfikację tego, co powiedziałem. Czyli jeżeli mamy dżunglę cały czas w tych wiśniach i ciągle niepocięte, to nawożenie tam ciągle jest w moim rozumieniu zbędne. Natomiast tam, gdzie liście się sypią na potęgę, a takich sadów tam nie brakuje, powiem wozić nawóz do sadu po to, żeby je odżywić. Skoro liście spadły, to znaczy, że nie przekazały roślinie tego, co przekazane być powinno i wtedy wiadomo, nie musimy wybrać opcji drogiej, możemy wybrać opcję tanią, mocznikową, chociaż lepiej ten wieloskładnikowy nawóz byłoby taki NPK wyrównany 18-18-18, 20-20-20, coś w tym rodzaju zastosować, ale oczywiście te nawet 2% stężenie mocznika też jest takim niegłupim rozwiązaniem, ale znów przypomnę, w tych sadach, które gubią liście, gdzie widać, że do jesieni będzie jeszcze długo, długo, a liść już nie będzie chciał dostarczać wystarczająco dużej ilości pożywienia. Porzeczka też jest otrzepana, traktujemy ją trochę po macoszemu, ja jestem tego też przykładem, też staram się nie przeinwestowywać tej uprawy. Liście na niektórych plantacjach są jeszcze w dobrej kondycji, więc tam można troszeczkę wytrzymać, ale tam, gdzie tych liści ubyło, koniecznie, chociaż mocznikiem, przy okazji stosowania jakiegokolwiek produktu, nawet z linii tańszej, to warto jest ten zabieg jeszcze zrobić. Wracając do jabłoni, alternaria na goldenie, ale także spotykana jest na gali i pewnie będzie się nasilać jeszcze. Także dochodzą do mnie słuchy, że ajdaret, mimo że nie ma tych owoców tak dużo, też gubi. Co prawda nie przyglądałem się tej odmianie akurat zbytnio, ale skoro od Państwa takie informacje mam, to traktuję je jako takie pewne. I teraz pytanie, czym z tym walczyć? Oczywiście tam, gdzie owoców jest niedużo, to bym się tam specjalnie nie przejmował tym problemem. Poodsłania trochę, proporcja między liśćmi a owocami nie musi być wcale zachwiana, jak tam kilka spadnie. Natomiast no niepokojące jest, że te liście lecą. I teraz zacznijmy od tego, co jest przyczyną takiego opadania liści. Co niektórzy mówią, niedobór cynku, niektórzy niedobór manganu, niektórzy niedobór magnezu. Natomiast ja koncentruję się na tym, że jest to zdecydowanie problem chorób grzybowych i proszę popatrzeć na to, że w zależności od tego, czy to jest południowe, czy północne, czy południowa, czy północna strona drzewa, ten opad jest zdecydowanie różny. Jeżeli zobaczycie Państwo, że często tam, gdzie jest wilgotniejsza gleba, między dwoma słupkami niemalże, w jakimś zagłębieniu, tam, gdzie jest więcej wilgotności, ten opad liści zdecydowanie bardziej postępuje. No a jest to wynikiem właśnie choroby, czy chorób grzybowych, bo tutaj mówimy i o kanciastej plamistości liści, i o drobnej plamistości liści. Ale zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz. Noc w noc
jest rosa, mówimy, że jest susza. Ja mówię, jest sucho, nie susza. Tak bym to prostował, chociaż u mnie bardzo niewiele deszczy spadło i chyba byłbym najbardziej upoważniony, żeby się już tutaj w kierunku suszy zbliżać, ale liście nie więdną, więc jeszcze nie mówimy o suszy, tylko że jest sucho. Ale noc w noc, jeżeli popatrzycie na stacje nasze pogodowe choćby, to jest 100% wilgotność liści. Liście są mokre, w dzień bywało cieplutko, w nocy bywało mokro. Różnice temperatur jeszcze około 20 stopni między dniem a nocą, to się wszystko skrapla. Warunki do rozwoju patogenów są duże i dlatego powiem, że nie tylko drobna plamistość, nie tylko alternaria. Te choroby pokazały Państwu, że nie wolno przestać czuwać. Natomiast to samo dotyczy parcha jabłoni, który przecież może pokazać nam jeszcze pazura. I pilnujmy, róbmy, zagęśćmy teraz troszeczkę zabiegi. Nie traktujmy tego, że od deszczu do deszczu, tylko pamiętajmy, że noce są mokre i ten zabieg ochronny, zapobiegawczy przeciwko parchowi powinien być wykonany, żeby się nie zdarzyło nam tak, jak zdarzyło się z tą alternarią. Pamiętajmy, że objaw, jak widzimy, to już jest za późno na to, żeby skutecznie zabezpieczyć te rośliny przed dalszym opadaniem liści. Ta jesień jeszcze chwilkę potrwa, ale jeżeli coś, to indofil czy jakikolwiek inny mankozeb wydaje mi się najrozsądniejszą sprawą. Przy okazji zabezpiecza nam także przed parchem. Miesza się to oczywiście z nawozami wapniowymi typu mrówczany, Prohorti mrówka, więc nie ma tutaj wielkiego problemu, żeby coś takiego wykonać. Jeżeli chodzi o szkodniki, w moim rozumieniu jest dosyć duży spokój. Mieliście Państwo wykonany zabieg na zwójki owocówki i chyba w tej chwili już tego nie musicie robić. Oczywiście musicie policzyć te dni od ostatniego zabiegu, kiedy był, czy tam ten środek jeszcze wykazuje działanie. Ja przeglądając pułapki i monitoring od Państwa, który dostaję, no nie widzę specjalnie zagrożenia wielkiego. Owszem, rozmawiając telefonicznie z Wami, okazuje się, że chcą szkodniki niejako szyby powybijać, ale jak wjedziecie do sadu wieczorem, zachęcam do tego ciągnikiem, samochodem z latarką, poświećcie chwilkę, czy to na ręce, czy na drzewo, popatrzcie, co faktycznie podlatuje do tych reflektorów. Okazuje się, że najczęściej są to zwykłe muchy. Owszem, są sady, gdzie namiotnik jabłoniowy łapie się dosyć regularnie i to nie koniecznie na swoje pułapki, więc tam wypadałoby uznać, że skoro namiotnik się łapie i gąsienica ewentualnie się zaczyna pokazywać, to znaczy, że środek na gąsienicę przestał działać i ten zabieg powinien być wykonany. Natomiast no, nie nadużywajmy środków ochrony roślin w momencie, kiedy one nie są potrzebne. Róbmy to w momencie, kiedy są potrzebne. Lustrujmy sady, bawmy się sami w pułapki, sprawdzajmy szkodniki, czy latają, czy nie. Bo to, że się w moich nie chwyta, to nie znaczy, że u Państwa na pewno jest tak do końca czysto. Natomiast tak weryfikuje wiele osób, które do mnie ten monitoring przysyła i ja osobiście na ten moment tego zagrożenia jakiegoś nie widzę. Mszyca się też już uspokaja, więc ze szkodnikami chyba można będzie chwilkę odpuścić. Oczywiście kolejne pokolenia się pokażą i jeszcze zdążycie Państwo te pieniądze wydać. Także tutaj zachęcam do jakiejś takiej normalnej, ludzkiej, sadowniczej rozwagi. Nawożenie. Jeszcze pożyczek i agrestu. Zacząłem też mówić, nie ma liści, warto to zrobić. Nawożenie truskawek, dokładnie tak samo. Skoszone, odbudowujemy, ciągle jeszcze jest pora do tego, żeby wzmacniać te rośliny. Najlepiej Prohorti NPK. I oczywiście pilnujemy jeszcze spraw szpecieli. To te szpeciele roztocza dotyczą nie tylko śliw, nie tylko truskawek, w których się bardzo mocno pokazały. Ale pamiętajmy, jest to sprawa też porzeczki, gdzie nie chcemy wydawać specjalnie dużo pieniędzy, ale możemy to zrobić w tej chwili bezkarnie, no choćby siltakiem, bo nic nas tutaj nie powstrzymuje, bardzo liścia nam nie ubędzie, zagrożenia temperaturowe spadają, więc możemy to zrobić. Natomiast jeżeli mówimy o jabłonie, no to ja tego przędziorka ciągle jeszcze na niektórych plantacjach widzę bardzo dużo.
jak Państwo przejdziecie albo przejedziecie przez swoje sady, to widać, że nie wszyscy się przyłożyli do tego. Niektórzy odpuścili, zwłaszcza tam, gdzie tych owoców było mniej. I zagrożenie dla okolicznych sadów także wzrasta. Jest to jakiś taki ostatni moment, żeby, dajmy na to, tą fortecą powalczyć, wyczyścić te sady. Później będzie lżej, będzie ubywać, temperatury spadają, dzień się skraca, wilgotność wzrasta. To nie są warunki, które sprzyjają rozwojowi przędziorka, ale na dzień dzisiejszy namnożyło się go przez te upały bardzo dużo i zachęcam do tego, by zlustrować i jednak jeszcze raz opryskać. Następnym razem pewnie się spotkamy już pod kątem chorób przechowalniczych. Będzie to już miesiąc przed zbiorem i będzie jakiś taki komunikat w tym zakresie. Na dzisiaj chyba będzie wszystko, co chciałem powiedzieć. Pamiętajcie jeszcze raz, mgły, rosy i duża wilgotność stuprocentowa nocami jest dużym zagrożeniem dla Waszych upraw. Na dzisiaj tyle. Pozdrawiam. Dziękuję.